Jedną z najistotniejszych kwestii w okresie II wojny światowej, mającą zasadniczy wpływ na kształt ustrojowy, terytorialny państwa polskiego po II wojnie światowej, była kwestia relacji polsko-sowieckich. Na to, w jaki sposób te relacje były kształtowane, miało wpływ bardzo dużo czynników. Pytanie podstawowe, które wielokrotnie sobie zadawałem, jest takie: czy my, czy nasi przywódcy okresu II wojny światowej, my jako Polacy, mieliśmy wpływ na te relacje? Oczywiście mieliśmy, ale bardzo ograniczony. Na to, w jaki sposób kształtowały się te relacje, w największej mierze piętno swoje wywarły relacje międzynarodowe. Chodzi tutaj oczywiście o sytuację, w której po 22 czerwca 1941 roku Związek Radziecki został z otwartymi ramionami powitany przez Wielką Brytanię w gronie państw walczących z Hitlerem, a za moment po ataku Japonii na Stany Zjednoczone, czyli od 7 grudnia 1941 roku, Związek Sowiecki razem ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią stał się jednym z trzech mocarstw decydujących o losach świata. Nie byłoby tak oczywiście, gdyby nie sukcesy militarne Związku Sowieckiego, które od 1943 roku właściwie nieprzerwanie odnosi. Ale ważniejsze jest co innego, że zarówno dla Wielkiej Brytanii, zarówno dla Winstona Churchilla, przywódcy Wielkiej Brytanii okresu wojny, jak i dla Franklina Delano Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Związek Radziecki był bardzo cennym sojusznikiem. Był państwem, na którego przychylność należało liczyć. Dla Wielkiej Brytanii perspektywa wejścia III Rzeszy w wojnę z państwem sowieckim była jedną z tych największych nadziei i ta nadzieja pozwalała na wytrwanie Wielkiej Brytanii w wojnie. Churchill liczył od samego początku na to, że wcześniej czy później dojdzie do wojny między Hitlerem i Stalinem i 22 czerwca ta jego nadzieja się ziściła. Od tego momentu Wielka Brytania przestała być jedynym frontem w Europie i została odciążona, bo uwaga Hitlera oczywiście została skierowana na wschód. Nieco inaczej rzecz wyglądała w przypadku prezydenta amerykańskiego. Roosevelt, zastanawiając się nad tym, jak powinien wyglądać pokój po II wojnie światowej, jak powinien funkcjonować pokój, jak powinien funkcjonować świat w okresie pokoju, skonstruował taką koncepcję czterech policjantów. Wszystkie państwa świata miały nie posiadać broni, miały być rozbrojone, natomiast na straży pokoju miały stać cztery uzbrojone mocarstwa, z których jednym w tej jego koncepcji był właśnie Związek Sowiecki. Dlatego dla Roosevelta czymś bardzo istotnym było pozyskanie Związku Sowieckiego dla tej właśnie koncepcji. Jak w bardzo interesujący sposób opisuje to Henry Kissinger w swojej pracy Dyplomacja, Roosevelt był do pewnego stopnia zafascynowany Stalinem, ale też miał zupełnie fałszywe pojęcie na jego temat. Uważał, że rozumieją się, że są świetnymi przyjaciółmi, podczas kiedy Stalin, wytrawny gracz polityczny, po prostu rozegrał tę dobrotliwą naiwność Roosevelta. Warto zauważyć, że stosunek Stanów Zjednoczonych do Związku Sowieckiego zmienił się po śmierci Roosevelta, kiedy prezydentem został Harry Truman. Wtedy te relacje sowiecko-amerykańskie stały się zupełnie inne, bardziej napięte. Doszło do tak zwanej zimnej wojny. A więc dla aliantów Polski w walce z Hitlerem Związek Sowiecki był bardzo ważnym partnerem i sojusznikiem. Miał znaczenie strategiczne, a nie tylko taktyczne. Stąd przedkładanie przez nich interesów Związku Sowieckiego nad interesy oczywiście Polski. Pozostaje pytanie, jak to wyglądało z perspektywy polskiej, jakie były relacje polsko-sowieckie. I tutaj muszę powiedzieć, przynajmniej tak wynika z moich badań, że do pewnego momentu popełnialiśmy błędy, a później historia potoczyła się tak, że już nie mieliśmy wpływu na to, jak te relacje wyglądają. Na czym polegały te błędy? Na niejednoznacznym, niejasno zdefiniowanym stosunku do Związku Sowieckiego, począwszy od 17 września 1939 roku. Reakcja naczelnego wodza na wkroczenie Sowietów do Polski
była słaba, była niejasna. Z Sowietami nie bijemy się, chyba że nas zaatakują. Nie wiadomo, czy Sowieci są naszym wrogiem, czy też nie. O ile było jasne, że naszym wrogiem są Niemcy hitlerowskie, o tyle w stosunku do Związku Sowieckiego nie było to wcale takie jednoznaczne. Ta sytuacja niekorzystna dla Polski została pogłębiona, kiedy premierem rządu polskiego i naczelnym wodzem został generał Władysław Sikorski. Sikorski musiał liczyć się ze stanowiskiem Francuzów, bo rząd polski zyskał gościnę na ziemi francuskiej, a Francuzi absolutnie nie chcieli bić się ze Związkiem Sowieckim. O ile nasza umowa z Francuzami i Brytyjczykami dotyczyła wspólnego działania przeciwko Niemcom, o tyle Związek Sowiecki w ogóle nie był w niej brany pod uwagę. Francuzi nie byli zainteresowani tym, żeby prowadzić oprócz Niemiec wojnę jeszcze ze Związkiem Sowieckim. A więc Polska, generał Sikorski, tonował swoje wystąpienia, w których była mowa o tym, że także Związek Sowiecki jest naszym wrogiem. To nie brzmiało dostatecznie dobrze. Sytuacja jeszcze się pogorszyła, kiedy doszło do upadku Francji, ewakuacji wojsk polskich i władz Rzeczypospolitej Polskiej na Wyspy Brytyjskie, bo jak już wspomniałem, dla Brytyjczyków kwestia przyszłego sojuszu ze Związkiem Sowieckim to była kwestia życia bądź śmierci. I pod naciskiem brytyjskim, ale trochę także z własnego przekonania, bo był przekonany o tym, że trzeba jakoś ułożyć relacje polsko-sowieckie, generał Sikorski w zasadzie od początku swojego pobytu na Wyspach Brytyjskich był skłonny na ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Ustępstwa terytorialne. I to zostało w jakiś sposób zmaterializowane, jeszcze nie te ustępstwa, ale takie wahanie, jeśli chodzi o te kwestie, w słynnym Układzie Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku. Zauważmy, ponad miesiąc od ataku Niemiec na Związek Sowiecki, ponad miesiąc zajęło władzom polskim negocjacje umowy z władzami sowieckimi. I w tej umowie, w tej najważniejszej kwestii, czyli granicy polskiej, strona polska zgodziła się na zapis taki, że obydwie strony uważają za niebyłe wszystkie traktaty sowiecko-niemieckie zawarte 23 sierpnia 1939 roku, czyli poczynając od paktu Ribbentrop-Mołotow. Polacy tłumaczyli to sobie tak, że skoro uważamy za niebyłe, no to też nieważne są wszelkie zmiany terytorialne, które miały miejsce na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow i innych aktów prawnych. Ale Rosjanie mieli swojego asa w rękawie. Tym asem były oczywiście referenda przeprowadzone na ziemiach polskich, na tak zwanej zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Referenda przeprowadzone pod władzą sowiecką, a więc zupełnie kontrolowane przez Sowietów i które dały wynik taki, że zdecydowana większość ludzi, jak to w systemie sowieckim ponad 90%, opowiedziała się za przyłączeniem tych ziem do ukraińskiej i białoruskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej. To wyciągnęli Rosjanie, czyli nie pakt Ribbentrop-Mołotow, ale wola ludzi, a jesteśmy demokratami i musimy z tą wolą się liczyć, miała decydować o tym, że rościli sobie oni nadal pretensje do tak zwanych naszych kresów wschodnich. Oczywiście generał Sikorski był świadom tego niebezpieczeństwa. Był jednak zdecydowany, także ulegając namowom brytyjskim, na podpisanie umowy w takim, a nie innym kształcie. Oczywiście gro opozycji przeciwko generałowi Sikorskiemu, myślę tutaj o takich politykach jak prezydent Władysław Raczkiewicz, jak generał Kazimierz Sosnkowski i wiele innych środowisk politycznych i osób, nie zgadzało się z taką interpretacją umowy, z takimi zapisami umowy. W Londynie nastąpił poważny kryzys polityczny, tak zwany kryzys sierpniowy 1941 roku. Ale co w tym wszystkim jest istotne? Że na bazie Układu Sikorski-Majski doszło też do bardzo pozytywnych wydarzeń. Przede wszystkim tysiące obywateli polskich zostało zwolnionych z więzień, obozów, łagrów. Oni w ten sposób zachowali swoje życie.
I uważam osobiście, że to jest wielka zasługa Sikorskiego. I choć w układzie Sikorski-Majski były niedostatki, to jednak to uratowanie istnień ludzkich Polaków było czymś bardzo istotnym, pewnie ważniejszym nawet niż to. W każdym razie sytuacja w relacjach polsko-sowieckich pogorszyła się oczywiście w kwietniu 1943 roku po odkryciu grobów w Katyniu, po tym jak Polska zwróciła się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie tej sytuacji. I tutaj muszę powiedzieć, że generał Sikorski zachował się inaczej, aniżeli w czerwcu i lipcu roku 1941, czy wcześniej w okresie francuskim. Mianowicie, pomimo namów ze strony Churchilla, żeby nie ruszać tej kwestii, żeby przyjąć wersję sowiecką, choć jak Churchill powiedział, doskonale wiemy, jak jest naprawdę, ale po co teraz ruszanie tej kwestii? Sikorski nie zgodził się na to. Powiedział, że nie, że jego honor nie pozwala mu na to i rząd polski rzeczywiście zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii, co dało władzom sowieckim asumpt do zerwania czy zamrożenia relacji polsko-sowieckich. A to w sytuacji, kiedy wojska sowieckie odzyskały inicjatywę strategiczną i zaczęły wypierać Niemców na zachód, a w początkach, w pierwszych dniach 1944 armia sowiecka weszła na tereny II Rzeczypospolitej, w sytuacji, kiedy nie było nawiązanych relacji polsko-sowieckich, to był bardzo istotny czynnik, który zaważył na tym, że armia sowiecka mogła w Polsce czynić takie kroki, jakie sama chciała. I jeszcze jeden ostatni już czynnik, jest ich bardzo wiele, ale wspomnę jeszcze o jednym. Stalin jako bardzo wytrawny gracz dysponował różnymi opcjami. Kiedy udawało mu się w jakiś sposób utrzymywać te relacje polsko-sowieckie, na nich bazował. Ale w sytuacji, kiedy te relacje zostały zerwane, on dysponował już opcją inną, a mianowicie wyhodowanymi u siebie, całkowicie mu podporządkowanymi komunistami polskimi, którzy zaczęli realizować jego wolę zupełnie nie patrząc na to, że w Polsce funkcjonują władze emigracyjne. I to był jeszcze jeden, być może najistotniejszy czynnik, który przyczynił się do tego, że Polska po II wojnie światowej dostała się w sowiecką orbitę wpływów.